Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Korzystamy dzisiaj z tekstu, który pochodzi z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 10, werset 34 i przeczytamy przynajmniej do 38 wersetu. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. I 39 werset jeszcze. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Nie przyszedłem na ziemię po to, aby tutaj przynieść pokój. Przyszedłem przynieść miecz. W tym jednym zdaniu właściwie można powiedzieć, że Pan Jezus rozbija w pył 90% kazań, które słyszymy w kościołach, gdzie ciągle miłość, pokój, no takie, znacie to może starsi, powiedzmy, ludzie pamiętają, peace and love, czyli dzieci, kwiaty. Czyli hipisi to byliby najlepsi uczniowie Pana Jezusa. No wiemy, że to bzdury. Pan Jezus przyszedł, aby przynieść na ten świat miecz. Dlaczego miecz? Dlatego, że miecz ma to do siebie, że rozcina, przecina. Jest przyczyną ran i przyczyną śmierci. I właśnie to przyniósł Pan Jezus na ten świat. I to jest bardzo ciekawe, że On powiada, iż ten miecz najpierw zostanie użyty w rodzinie. Pozornie to wygląda dość dziwnie. Ale tylko pozornie, ponieważ jeśli słuchasz Ewangelii, jeśli jej uwierzysz, to gdzie wracasz? Do swojego domu. No, zdecydowana większość ludzi mieszka w rodzinach. Są dziećmi swoich rodziców, są rodzicami swoich dzieci, są żonami swoich mężów, mężami swoich żon, ojcami, matkami. Często w tych domach jeszcze możemy spotkać babcie, dziadków. I kiedy przyjdziesz, uwierzywszy Ewangelii, to wcześniej czy później, a zapewniam ci, że raczej wcześniej, domownicy zauważą zmianę. Będzie to zmiana na tyle istotna, że nie będzie można jej nie zauważyć. I dopytają się, dlaczego taki jesteś? Dlaczego tak się zachowujesz? Dlaczego jesteś taka? Co się zmieniło? No cóż, powiesz prawdę, bo uwierzyłeś, uwierzyłaś Ewangelii. I tu zaczyna się problem. To ja, dziecko, wychowałam cię w wierze katolickiej. Twój dziadek, twój pradziadek byli katolikami, a ty jesteś zdrajcą. Oj, ile takich rozmów się odbyło, o których ja wiem. A jeszcze więcej odbyło się podobnych, o których ja nic nie wiem. Tak miecz zaczął ciąć. I wtedy człowiek staje przed nieprawdopodobnym dylematem. Przecież ja z tymi ludźmi żyję od wielu lat. Często to nie są jacyś źli ludzie, to są przecież ludzie, których kocham. Wiem, że oni mnie kochają, ale stoję przed wyborem, kogo bardziej kocham. Bo Jezus nie powiedział, że masz przestać kochać rodzica, masz przestać kochać matkę, ojca, siostrę, brata, dziadka, babcie i tak dalej i masz już tylko mnie kochać? Nie. Pan Jezus powiedział, mnie bardziej masz kochać. To
sprawia niezwykły ból, ból serca. Jeśli pójdziesz za Jezusem, to jest wielce prawdopodobne, że twoja rodzina się od ciebie odwróci. I tak się zdarzyło w wielu sytuacjach, które osobiście znam. W mojej sytuacji też tak było. Trochę się to zmieniło po wielu, wielu, wielu latach. Ale tylko trochę. Natomiast znam sytuacje, w których to się już nigdy nie zmieniło. Po prostu rodzina się wyrzekła zdrajców, jak to nazwali. No ale to już zostało zapowiedziane przez Pana Jezusa. Nie może się nikt z nas dziwić, że kolejny werset brzmi: kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest w niegodzie. Krzyż zawsze jest wyrazem posłuszeństwa. Posłuszeństwa tym razem Chrystusowi. Pan Jezus oczekuje ode mnie, abym się uczył od Niego, abym chodził z Nim w jednym jarzmie. Nie jest możliwe, jeżeli moja rodzina nie należy do Jezusa Chrystusa, żebym to uczynił w mojej rodzinie. Smutne jest to, że zwykle to nie jest tak, że człowiek, który się nawrócił, opuszcza swoją rodzinę. Nie, ja takiego przypadku nie znam. Natomiast najczęściej jest tak, że to rodzina opuszcza tego człowieka. Tak jak niegdyś Żydzi w końcu wyrzekli się chrześcijan, których przez kilkadziesiąt lat uważali za sektę wewnątrz judaizmu. W końcu się ich wyrzekli. Wypluli ich po prostu. I już nigdy, nigdy do dzisiejszego dnia nie pozwolili na to, aby oni w jakikolwiek sposób zintegrowali się z Izraelem. I tak jest z rodzinami. Rodzinami, które nie potrafią zaakceptować, że ktoś bardziej kocha Jezusa niż tradycje, religie i wreszcie ich samych. Krzyż jako wyraz posłuszeństwa bierzemy na swoje ramiona i idziemy, naśladujemy naszego Pana. I kolejny werset też nie jest zdziwieniem. Kto się stara zachować swoje życie, straci je. Jeśli wyrzekniesz się Chrystusa dla rodziny, to stracisz swoje życie. Pozostanie ci to, które masz, które jest tylko egzystencją. Jak wyglądają rodziny, te tradycyjne tak zwane, to wszyscy wiemy. Oczywiście są rodziny porządne, żyjące naprawdę świętym, religijnym życiem, bo tak to trzeba nazwać. Pełen szacunek dla takich ludzi, ale to jest jakiś odprysk, tak to trzeba też nazwać. 99% tych religijnych rodzin żyje w awanturach, w pijaństwie, w cudzołóstwie, w rozwodach i tak dalej, i tak dalej. I pozostanie ci właśnie takie życie, jeżeli wyrzekniesz się Chrystusa. Staniesz się po prostu pionkiem w tym korowodzie życia, którego nikt nie będzie szanował, cenił. Jesteś jednym z wielu, żyjących tak samo. A Pan Jezus powiada, że jeśli jednak ktoś to swoje życie straci, ze względu na Chrystusa oczywiście, to znajdzie wreszcie prawdziwe życie. I wtedy pozna, kim jest naprawdę. Wtedy doświadczy, czym jest poczucie wartości. Tacy ludzie żyją spokojnym, szczęśliwym życiem. Na ogół długim, nawet w starości, będąc błogosławieństwem dla wielu innych ludzi. Podczas gdy ludzie żyjący bez Boga mówią i piszą: a Panu Bogu się starość nie udała. Jeszcze jedna bzdura. Ale jeśli żyjesz bez Boga, to przecież sam kształtujesz swoje życie. Cóż mieszasz Boga do tego? Całe życie żyłeś bez Boga. A teraz na starość, kiedy wszystko cię boli, mówisz: a to się starość nie udała Panu Bogu. Oj, biedni ludzie. A czego byście oczekiwali, wyrzucając Boga ze swojego życia? Że co, że On będzie wam nadal błogosławił? Że On nadal będzie was wspierał? Że On nadal będzie wam dawał to, co najlepsze, a wy nadal będziecie pluli na Niego?
No jak trzeba być naiwnym człowiekiem, żeby w coś takiego wierzyć, jeżeli w ogóle w coś wierzycie? Przyszedłem przynieść na ziemi podział. Podział. Pan Jezus przyniósł podział. Nic tego już nie zmieni. Albo jesteś dzieckiem Bożym, albo jesteś dzieckiem diabła. Ale ja nie należę do żadnego diabła. Jeśli nie należysz do Boga, to do kogo należysz? Do siebie należę. No cóż, mogę powiedzieć tylko gratuluję poczucia humoru. Jeżeli kłamiesz, to należysz do diabła. A kłamiesz. Tak, kłamiesz. I ty o tym dobrze wiesz. Drodzy bracia i siostry, niestety, ale naśladowanie Jezusa prawie zawsze jest połączone z cierpieniem. A ono zaczyna się już w domu rodzinnym. Już w domu rodzinnym. Jeśli tylko rodzina zauważy zmianę i ta zmiana ich zaniepokoi i dowiedzą się prawdy, no to czeka cię ciężki, ciężki czas. Tak, zdarzają się rodziny, które widząc takie świadectwo swojego syna, córki, ojca, matki, nawracają się do Chrystusa, to prawda. Ale nie jest ich zbyt wiele, żebyśmy też mieli świadomość tego. Takie całe wierzące rodziny to jest rzadkość. Smutne, ale prawdziwe. Natomiast nasza postawa, postawa ucznia Pańskiego, który bez względu na cenę idzie za Chrystusem, może być przyczynkiem do życia dla tych, którzy na początku nas źle potraktują, wręcz z nienawiścią. Tak było w przypadku moich teściów. 40 lat czekałem, żeby ci ludzie uwierzyli w Jezusa Chrystusa, a przez ten czas bardzo źle mnie traktowali. Nigdy im nie odpłaciłem w podobny sposób. Zawsze miałem dla nich uśmiech i zawsze byłem dla nich uprzejmy. I rok przed śmiercią wszyscy teściowie, bo miałem dwóch teściów, nawrócili się do Jezusa Chrystusa. To niezwykła łaska. Jestem tego świadomy. Ale ja nigdy nie miałem wątpliwości, do kogo należę. I nigdy nie miałem wątpliwości, że trzeba płacić cenę tej przynależności. Amen. Witam w Aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.